Witaj. W materiale o pustyniach gorących powiedziałem, że pustynią nazwiemy obszar całkowicie pozbawiony lub o bardzo rozproszonej roślinności, gdzie ta roślinność pokrywa mniej niż 10% całej powierzchni. Oznacza to, że definicja pasuje zarówno do pustyni gorącej, którą omawiałem ostatnio, ale również i do sałaty lodowej, to znaczy do pustyni lodowej, znowu ta sałata, której poświęcony jest z kolei ten materiał. Pomimo tego, że temperatury tych miejsc są zdecydowanie różne, to jednak pewne rzeczy je łączą. Są to nieregularne i znikome opady atmosferyczne, a tym samym niska wilgotność powietrza oraz bardzo skąpa roślinność. Witaj na kanale Geografia SP. Zapraszam Cię w podróż w najwyższe szerokości geograficzne, więc nie zapomnij o ciepłej czapce, kurtce, szaliku, butach, skarpetkach, kalesonach, bo tym razem będzie naprawdę zimno. A jeśli już musisz zostać w domu, to oglądając warto trzymać w rękach kubek z gorącą herbatą. Daj suba i kliknij dzwoneczek. Pustynie lodowe spotkać możesz na granicy koła podbiegunowego północnego, które to koło wyznaczone jest przez równoleżnik 66 stopni i 33 minuty szerokości geograficznej północnej oraz koło podbiegunowego południowego wyznaczonego przez równoleżnik analogicznie 66 stopni i 33 minuty szerokości geograficznej południowej tym razem. Czyli na granicy strefy umiarkowanej i strefy podbiegunowej oraz w wyższych szerokościach geograficznych aż do geograficznego bieguna północnego czy też bieguna południowego. Konkretnie rzecz biorąc, wspomniane pustynie lodowe spotkasz w strefie klimatów okołobiegunowych, a mówiąc jeszcze ściślej, na obszarach Arktyki i Antarktyki. Arktyki, do której zaliczymy częściowo zamarznięty Ocean Arktyczny, wyspy na tym oceanie z największą wyspą na świecie Grenlandią i północnymi skrawkami Ameryki Północnej, Europy i Azji oraz Antarktyki, do której zaliczymy Antarktydę wraz z otaczającym Oceanem Południowym i okolicznymi wyspami. Na obszarze pustyni lodowych przez cały lub niemal cały rok utrzymują się ujemne temperatury. Najniższa zanotowana temperatura powietrza osiągnęła niemal minus 100 stopni Celsjusza. Ale oficjalnie najniższa zanotowana temperatura to zaledwie raptem minus 89,2 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o opady, to podobnie jak na pustyniach gorących są tu bardzo znikome opady. A jeśli już występują, to pod postacią oczywiście śniegu. Czy wiedziałeś, że w języku szkockim są aż 421 określenia na śnieg? No cóż, a czy pamiętasz film o Tellurium? Jeśli tak, to przypomnij sobie, co się dzieje w miesiącach zimowych na naszej, czyli północnej półkuli. Otóż dzień jest krótszy od nocy i dzieje się tak aż do równonocy wiosennej. W tym momencie, w którym dzień jest krótszy od nocy na biegunie, panuje całkowita noc przez pół roku. Słońce nie dociera tam nawet na chwilę. Zjawisko to nazywamy nocą polarną. I o tyle, o ile na samym biegunie panuje noc przez pół roku, to tuż na kole podbiegunowym to zjawisko jesteśmy w stanie obserwować przez dokładnie 24 godziny. A im bliżej bieguna, tym ta noc trwa dłużej. W drugiej połowie roku sytuacja się odwraca i zaczyna się dzień polarny. Czyli przez cały czas panuje dzień i słońce nie zachodzi za widnokrąg przez co najmniej 24 godziny na wspomnianym kole podbiegunowym. Natomiast na samym biegunie dzień trwa przez pół roku. Oprócz mojego filmu o Tellurium zachęcam Cię po raz kolejny do obejrzenia tego zjawiska na kanale Studio Storytellers, do którego link zamieszczam w opisie.
Zerknij teraz na klimatogramy dla tej strefy krajobrazowej. Tak, tak, ja wiem, że są podpisane. Ale jak można rozpoznać, która z nich znajduje się na półkuli północnej, a która na półkuli południowej? Otóż zwróć uwagę na temperatury. W Arctic Bay temperatura powietrza w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień nieznacznie, ale wskazuje ponad 0 stopni Celsjusza. Panuje to właśnie dzień polarny, czyli słońce lepiej doświetla półkulę południową. Natomiast na Antarktydzie w tych samych miesiącach temperatura jest najniższa, gdyż panuje tu noc polarna, czyli słońce w ogóle tam nie dociera. Co więcej, na Antarktydzie temperatura powietrza, przynajmniej w tym obserwatorium, nigdy nie przekracza 0 stopni. A dlaczego? Ano dlatego, że jest to ogromny kontynent. A jak pamiętasz, wpływ kontynentalizmu wzmaga surowość danego klimatu. Skoro wiesz już, że jest tu bardzo zimno, to przypomnij sobie lekcję o Pojezierzu Mazurskim. Co wpłynęło na jego ukształtowanie? Pamiętasz? Lądolód. Mam nadzieję, że pamiętasz o tym, jak ogromna to była masa lodu. Szacuje się, że była to pokrywa o grubości 3 km, która pod własnym ciężarem przesuwała się w głąb kontynentu. Okazuje się, że są teorie, że w historii naszej planety zdarzało się tak, że nawet cała planeta znajdowała się pod lodem. Ale skupmy się na razie na czasach współczesnych. Lądolód, o jakim słyszałeś przy Pojezierzu Mazurskim albo przy materiale dotyczącym Litwy i Białorusi, istnieje również współcześnie. Spotkać go możesz właśnie tu, w Arktyce i na Antarktydzie, gdzie jego pokrywa przekracza nawet 5 km. Pomyśl więc, co musi się dziać pod jego powierzchnią. Jak ogromne siły i tarcie mogą tam występować. O tym, jak lądolód powstaje i jak się przesuwa, dowiedziałeś się już na lekcji o Pojezierzu Mazurskim. Ale jeśli tego nie pamiętasz, dla przypomnienia dodaję fragment filmu o tym zjawisku. W dziejach Ziemi występowały okresy, kiedy na północy Europy z powodu bardzo niskiej temperatury powietrza zalegały ogromne ilości śniegu. Z czasem śnieg zamieniał się w potężne masy lodu, które nazywa się lądolodem. Lądolód był bardzo ciężki. Pod własnym ciężarem przesuwał się we wszystkich kierunkach. Po drodze zabierał ze sobą olbrzymie bloki skalne, a następnie rozkruszał je na coraz mniejsze fragmenty. Masy lodu i skał kilkakrotnie docierały do cieplejszych terenów, również do Polski. Pod wpływem wyższej temperatury powietrza powierzchnia lodowca pękała i częściowo topniała, a do jego wnętrza dostawała się woda. W ten sposób we wnętrzu lądolodu powstawały potężne rzeki, które drążyły w podłożu dla siebie koryta. Woda z tych rzek rozdrabniała i szlifowała napotkane odłamy skalne niesione przez lądolód. Tak powstawały głazy, żwir i piasek. Mam nadzieję, że jeśli wcześniej zapomniałeś, to już sobie o tym przypomniałeś. Skoro wiesz już, jak wygląda krajobraz, czyli kraina lodu, a konkretnie lądolodu, to chciałbym, abyś się zastanowił, czy w takim klimacie i krajobrazie jakiekolwiek życie ma szansę? Otóż tak. Choć to życie jest mocno ograniczone. Na wybrzeżach spotkać możemy niewielkie ilości mchów i porostów. Natomiast świat zwierząt jest nieco bardziej bogaty. Pod powierzchnią wody mieszka wiele gatunków ryb i ssaków wodnych, na przykład wieloryby. Natomiast wiele zwierząt prowadzi życie zarówno w wodzie, gdzie zdobywa pożywienie, jak i na lądzie, gdzie odpoczywa i się rozmnaża, jak na przykład foki czy pingwiny. Zdumiewające jest to, że niektóre zwierzęta podróżują między Antarktyką a Arktyką i z powrotem. Ponad 235 gatunków organizmów morskich żyje w obu regionach polarnych, które dzieli 12 tysięcy kilometrów. Duże zwierzęta, takie jak niektóre walenie i ptaki,
odbywają rocznie podróże w obie strony. Najbardziej charakterystyczne gatunki zaprezentuje asystentka. Na Arktyce żyją morsy, niedźwiedzie polarne, maskonury, a na Antarktyce żyją kotyki, petrele, antarktyczne i na przykład pingwiny. Takie z Madagaskaru? Nie, takie z Antarktydy. Zróbmy sobie na koniec jeszcze taki szybki quiz dotyczący regionów polarnych i odpowiedzmy sobie na kilka prostych pytań. Otóż na pierwszej fotografii widzimy niedźwiedzia polarnego, na drugiej fotografii rybitwę popielatą i na trzeciej fotografii pingwina białobrawego. I zastanówmy się teraz. Podstawą pożywienia tych zwierząt są ryby. Czy niedźwiedź polarny je ryby? Raczej nie. Pożywieniem niedźwiedzia będą raczej foki. Natomiast na pewno rybami żywią się rybitwy i pingwiny. Zaraz to sprawdzimy. Zwierzęta te nie mają szansy się ze sobą spotkać. Niedźwiedź polarny występuje na północy, natomiast pingwiny na południu, więc te zwierzęta raczej się ze sobą nie spotkają. I zwierzęta te są przedstawicielami ptaków. No, niedźwiedź polarny nie za bardzo wygląda na ptaka. Rybitwa tak, pingwin, chociaż jest to ptak nielot i świetnie potrafi pływać, to jednak ptakiem nie jest. Sprawdzamy i są to odpowiedzi jak najbardziej dobre. Natomiast jeśli chodzi o ludzi zamieszkujących regiony polarne, to w Arktyce żyją ludzie od tysięcy lat. Są nimi Inuici, zwani kiedyś Eskimosami. Jednak nie powinno się używać tego określenia, którego oni sami niezbyt lubią i uważają za obraźliwe. Oznacza to bowiem człowieka jedzącego surowe mięso. Starajmy się więc raczej nie używać tego określenia. Są to ludzie, którzy zamieszkują tereny blisko wybrzeży i rzadko kiedy wybierają się w głąb lądu, gdzie znajduje się lądolód. Nie mieszkają już w iglo, jak to miało miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu, ale dalej zajmują się polowaniem i łowieniem ryb. Natomiast w Antarktyce mieszka od około 1000 do około 4000 osób w zależności od pory roku, co czyni ten teren najrzadziej zaludnionym na świecie. Jeśli chodzi jednak o tych ludzi, to są sami naukowcy. Nie znajdziemy tam ludności rodzimej, bo nie ma tu takowej. Klimat tego miejsca jest tak surowy, że życie ludzi przez cały rok i przez dłuższy okres czasu, no niestety byłoby niemożliwe. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i jak zwykle zapraszam do kolejnych.